Zon to jest po pierwszym serwisie. Opowiem wam, co było tutaj robione, jak wyglądał do domu. No i mamy tego zontesika. I ogólnie jest po serwisie. Zaraz wam powiem, ile tutaj przejechałem do domu. $1072. Ogólnie jest motocykl po trzeciej wymianie oleju, pierwszą przez serwis, dwa razy wcześniej my żeśmy wymieniali. Motocykl jest wymieniony olej, filtr oleju, wyczyszczony filtr powietrza, naciągnięty łańcuch po raz kolejny, bo jak wiecie, to ten łańcuch jest taki, jak ja to mówię, gumowy, on się ciągle wyciąga. Został naciągnięty, wyczyszczony i nasmarowany ponownie. Oraz były sprawdzone luzy zaworowe. Widzę, że tam ktoś ruszał śrubeczki. Także naprawdę były zawory tutaj sprawdzane. Wszystko jest w normie. Wiadomo, płyny stały sprawdzone. Wszystko jest w normie, nic nie było uzupełniane. Jak wiadomo, motocykl jest nowy. No to wiadomo, że niczego nam tam zbytnio nie poubywa. Posprawdzane zostały śruby główne motocykla. Ja też sam je sprawdzałem po 500 km. Także motocykl jest o tyle fajny, że się nie rozkręca. Ma wałek wyrównoważający, więc też to jest bardzo duży plus tego motocykla. Co można jeszcze więcej powiedzieć na ten temat? Jeżeli chodzi o sam serwis, to chyba tyle. Nie wiem jak u was, ale tutaj z odmy idzie taka mgiełka olejowa do filtra, to jest oczywiście normalne, i ten filtr, który tam się czyści i wymienia, to prawdopodobnie przy 3-4 tysiącach kilometrów przebiegu podejrzewam, że on będzie już taki trochę zmęczony tego oleju i będzie po prostu trzeba go wymienić. No i z takich rzeczy, że tak powiem, priorytetowych, to na razie to jest wszystko. W najbliższym czasie, w okresie pewnie zimowym, będziemy chcieli wymienić łańcuch na didoski i przednią zębatkę. Będziemy chcieli dodać jeden ząb albo dwa. Na razie w serwisie powiedziano nam, żeby tyłu nie ruszać. Tutaj jak najbardziej z przodu możemy sobie ingerować, ale z tyłu powiedział, żeby na razie nic nie ruszać przez okres 2 lat. No i tak zrobimy. No i w zasadzie, co by tutaj jeszcze. Może ktoś z was już zmieniał lusterka stąd, tutaj. Jeżeli macie, możecie wrzucać linki pod film. Poglądam, co wy tam też macie, bo jak jeździmy w korkach, to trzeba uważać, bo można przyhaczyć, a tutaj zawsze dobre, nie wiem, 10 cm z jednej i z drugiej nam odchodzi i jest troszeczkę mniej. Łatwo się można wtedy ślizgnąć między samochodami, nie trzeba się tam stresować, a teraz trzeba troszeczkę więcej uważać. Nie wiem jak was, ale mnie troszeczkę denerwuje tutaj ten drążek zmiany biegów. Bardziej mi chodzi zmiana biegów z jedynki na dwójkę. Tutaj bardzo duży przeskok jest. Może coś tu jeszcze uda się podregulować, a jeżeli chodzi o moją nogę, to troszeczkę mnie to drażni. I czasem jak się toczycie, jest dość ciężko wrzucić jedynkę. To jest taki jakiś mankament, który może mnie tam drażni, ale to nie jest jakby, nie dyskwalifikuje tego motocykla z oceny ogółu, także i tak jestem zadowolony, bo można sobie troszeczkę poszaleć motocyklem. Oczywiście tutaj on tam przejechał, już praktycznie jest dotarty. Wedle książki chyba trzeba zrobić 1200 albo 1500 km. Na razie bezproblemowo łapię 100 km na godzinę i tam jeszcze jest troszeczkę zapasu obrotów. Myślę, że te 110-115 na tym komplecie, na tym napędzie i tych zębatkach, myślę, że jakieś 115, może do 120 powinien pocisnąć. Będziemy chcieli troszeczkę właśnie tymi zębatkami wyciągnąć biegi, żeby na tej jedynce i dwójce troszeczkę można było to może 5-10 km szybciej pojechać, no bo w mieście jednak by się przydało, wiecie, pociągnąć troszeczkę tymi biegami, a żeby tak mocno, no nie połamać tego silnika, tak. Myślę, że taka ocena poserwisowa to będzie wszystko. Mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo w jakimś kolejnym odcinku z Zontesikiem. Będę was na pewno zapraszał na odcinek z jakiejś ogólnej prezentacji motocykla. Ocenicie, zobaczycie i sami sobie ocenicie, na ile warty jest ten motorek. Powiem tylko tyle, że w serwisach ten motocykl już zdrożał, bo do
maja do lipca. Do lipca kosztował 13 499 zł, a teraz kosztuje już 13 999. Także jeszcze możecie kupować, bo nie wiadomo, czy ceny jeszcze nie powędrują w górę. A tymczasem trzymajcie się i do następnego. Na arka!